Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Ostatnio przeczytałam bardzo ciekawą, inspirującą historię. Mówi ona o mistrzu i o uczniu. Uczeń przyszedł do mistrza i powiedział, że wyrusza w bardzo daleką podróż. Nie wie dokładnie, kiedy powróci. Mistrz wręczył mu medalion, ale powiedział, żeby nie otwierał go na razie, pod żadnym pozorem, tylko zachował go na wypadek sytuacji, z której uczeń będzie wiedział, że nie ma wyjścia, to jest jakaś sytuacja ostateczna, jakaś krytyczna. Uczeń myślał, że dostał jakiś magiczny medalion zawierający jakiś eliksir albo chociażby jakieś zaklęcie. No i wyruszył w podróż. Podróżował po świecie, wędrował i któregoś dnia szedł przez głęboki kanion, gdy nagle zobaczył, że z góry spada na niego wielki głaz. Miał tak naprawdę możliwości ucieczki. Przypomniał sobie, że ma w kieszeni schowany medalion. Pełen nadziei, że kiedy go otworzy, to ten głaz zniknie i uchroni go ten medalion przed zgnieceniem. Otworzył ten medalion i w pierwszej chwili poczuł się rozczarowany, bo w tym medalionie był tylko napis „Ja istnieję”. I po takiej chwili oszołomienia, że jak to jest tylko i wyłącznie napis „Ja istnieję”, doznał olśnienia, że tak, ja istnieję, a co za tym idzie, mam wpływ na swoje życie. I tak się stało, że ten głaz go nie zgniótł. Ale to, co zobaczył w tym medalionie, zmieniło jego dalsze życie. Ta świadomość, że istnieje, że ma realny wpływ na to, co się dzieje w jego życiu, że w sytuacji nawet krytycznej, w sytuacji, kiedy coś może go zniszczyć, zgnieść, on ma na to wpływ. Ma wpływ na to, jak zareaguje, ma wpływ na to, jakie działania podejmie, ale ta świadomość, że on istnieje, czyli nie jest podatny na czynniki zewnętrzne, nic nie kształtuje jego życia w tak bezpośredni sposób, jak on kształtuje swoje życie. Poprzez decyzje, poprzez działania, ale często też poprzez zaniechania, poprzez nierobienie czegoś. Ale świadomość tego, że ja jestem, ja istnieję, powoduje, że po prostu żyję. Dzięki tej świadomości on zaczął wreszcie żyć. I tak naprawdę ty w swoim życiu też możesz sobie wreszcie to uświadomić, że ty istniejesz. To nie jest tak, że życie po prostu toczy się z dnia na dzień, że czynniki zewnętrzne kształtują twoje życie, że to powoduje, że jest tak, a nie inaczej w twoim życiu. I możesz temu wszystkiemu się poddać. I kiedy będzie jakaś sytuacja niesprzyjająca, coś, co może cię zniszczyć, to tak się zadzieje, ale świadomość tego, że ty istniejesz i ty masz realny wpływ na to, co się dzieje w twoim życiu, może wszystko zmienić. Możesz podjąć określone działania, pójście, już obrazując, inną drogą, może spowodować, że twoje życie potoczy się zupełnie inaczej. Ale ta świadomość, ja istnieję, dużo zmienia w twoim życiu, jeśli nie wszystko. Ty też możesz sobie zapisać na kartce „Ja istnieję”. Czyli ty masz realny wpływ na to, co się dzieje w twoim życiu, jak wygląda twoje życie. I różne rzeczy będą mieć miejsce w twoim życiu. Będą to lepsze, gorsze sytuacje. Ale to, że ty istniejesz i ty masz na to wpływ, zmienia wszystko. Więc może zapisz sobie właśnie „Ja istnieję”. I przeczytaj sobie to na głos. A zobaczysz, jak to już wiele może zmienić w twoim życiu. Cześć!